Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie doktorze, we Francji protesty nie słabną. Żółte kamizelki dalej protestują i wygląda na to, że ta sytuacja utrzyma się na pewno do wyborów europejskich, czyli do eurowyborów, a może nawet i dłużej. No zobaczymy przede wszystkim, co będzie 1 maja, ponieważ wszystkie organizacje wezwały do udziału w manifestacji, w demonstracji przeciwko Macronowi 1 maja. 20 kwietnia Macron miał dwugodzinne wystąpienie. Mówił tak dużo, żeby oczywiście nic nie powiedzieć. To znaczy wszystko było w ramach podsumowania tak zwanej debaty międzynarodowej, czyli gadania po próżnicy. I wszystko było w takim kontekście, że no ja się zastanawiam, czy by nie wprowadzić, a na pewno coś będzie, ale bardzo mało konkretów. Z tych tematów, nad którymi się Macron zastanawia i proponuje, żeby ewentualnie wprowadzić, no to obiecywał w sferze politycznej redukcję liczby deputowanych o 30%, no to zawsze to jest jakiś zysk, jak jest ich mniej. Dalej wprowadzenie być może 20% mandatów wybieranych w wyborach proporcjonalnych, bo w tej chwili wszystkie mandaty pochodzą z wyborów większościowych, czyli z jednomandatowych okręgów wyborczych. Dalej, bardzo żółtym kamizelkom zależało na referendum, więc ma być referendum już po uzyskaniu, zebraniu 1 miliona podpisów obywateli, przedtem było 4,5 miliona, tylko że to referendum nie będzie miało żadnego znaczenia. To znaczy, referendum oznacza, że parlamentarzyści nad danym problemem się pochylą i będą radzili, czyli żadnej mocy decyzyjnej. Oprócz tego oczywiście nie będzie redukcji administracji, tylko jak zwykle administracja się powiększy, ponieważ w każdej gminie zostanie powołany osobny urzędnik, który będzie wysłuchiwał skarg obywateli. Czyli jak komuś coś się nie będzie podobało, to pójdzie do gminy, wyżali się, no i dzięki temu kilka tysięcy nowych urzędników będzie miało pracę. Ale myśli pan, że to się rzeczywiście uda przeprowadzić? Przecież to jest ogromna administracyjna reforma. Nie, no to dodanie kilku tysięcy urzędników. Kilku tysięcy urzędników, ale a co za tym idzie? Pensje za tym przeżyją. Tak, oczywiście. Oni nie będą przecież mieli żadnej mocy decyzyjnej. Oni mają załatwiać bolączki obywateli. No to jest typowe udawanie, że coś się robi, tak? Jeżeli chodzi o sferę socjalną, no to przede wszystkim mają być klasy 25-osobowe, a nie większe. Szpitale, szkoły mają być zamykane, ale tylko za zgodą merów. No to jest, to są takie paliatywy, to nie jest żadne lekarstwo. Dalej w sferze najważniejszej, czyli podatkowej, bo żółte kamizelki żądały, żeby zmniejszyć różnice podatkowe, tak? Dlatego, że obciążona podatkami jest przede wszystkim klasa średnia i najmniej zarabiający, a ci najbogatsi płacą jak na stosunkowo mniejsze podatki. No i tutaj Macron obiecał, że będą jakieś podatki zmniejszane, ale postawił w ten sposób sprawę. No to zastanówmy się, jak chcemy jakieś podatki znieść, to jakie służby publiczne zlikwidujemy. Panie doktorze, a kto wygra, jeżeli chodzi o Europarlament we Francji, pana zdaniem? No, wygląda na to, że Assemblée Nationale, czyli Marine Le Pen. Tutaj... Ale to rzeczywiście ona ma ogromne szanse, żeby wygrać? No tak, tak. Dawny Front Narodowy ma, bo po prostu nie ma wyboru. To znaczy, no Macron ma tak nikłe poparcie. Ludzie są naprawdę wkurzeni tymi wszystkimi pseudo-reformami. No tu jeszcze trzeba dodać, że obiecał, że w przyszłości najniższe emerytury to będzie 1000 euro. Tam jakaś powróci do indeksacji emerytur poniżej 2000 euro, ale jak mówię, no to dużo gadania, natomiast nie ma tak naprawdę reformy systemu. No zostanie zlikwidowana, przepraszam, bo to jest bardzo ważne. Zostanie zlikwidowana ENA, czyli ta elitarna szkoła, bo problem i zostanie zlikwidowany korpus urzędniczy, tu trzeba znać specyfikę francuską. Chodzi o to, że we Francji każdy zawód ma swój status, jest tak zwany korpus inżynierów, czyli na przykład jak ktoś ukończy politechnikę, a nie jest członkiem korpusu inżynierów, to nie może dostać pracy, więc to wszystko uniemożliwia tak naprawdę swobodny przepływ sił roboczych, więc tutaj mają być
te korpusy ograniczone, ale jak to będzie w praktyce, to nie wiadomo, bo Macron nie podał żadnych konkretów. Panie doktorze, mówił pan o Marine Le Pen, a przecież w poprzednich wyborach były podnoszone jej związki z Rosją. Jak to jest naprawdę? Nie, no oczywiście ona ma związki z Rosją i Rosja na nią stawia, ale Rosja stawia też, czy też stawiała też na Fillona, więc Rosja ma tutaj wielu zawodników, których może obstawiać i to akurat we Francji nikomu naprawdę nie przeszkadza, bo trudno znaleźć we Francji jakieś ugrupowanie, które nie byłoby prorosyjskie. Jeszcze najmniej prorosyjskie jest właśnie ugrupowanie Macrona, żeby było śmieszne. Panie doktorze, w Polsce coraz głośniej słychać na temat co najmniej dziwnych kandydatur z Konfederacji. Czy rzeczywiście Konfederacja ma związki z Rosją, pana zdaniem? Powiedzmy w ten sposób, że wielu członków Konfederacji ma związki z Rosją, w ten sposób. Bo przecież wywiady Grzegorza Brauna dla Sputnika wielu sympatyków Konfederacji przyjęło ze zdumieniem, że on akurat udzielił takiemu medium wywiadu. Nie zauważyłem. Ja myślę, że zwolennikom Konfederacji to nie przeszkadza. Winnicki kolejny, o Korwinie Mikke to już w ogóle nie ma co mówić, bo to jest ulubieniec prasy rosyjskiej. Zwolennikom Konfederacji to nie przeszkadza, bo dla nich są inne rzeczy ważniejsze niż polityka prorosyjska. Ale oni również są przeciwni budowie Fort Trump w Polsce. Oczywiście, ponieważ boją się wpływów amerykańskich. Jedni zwalczają wpływy amerykańskie dlatego, że pracują dla Rosji, a inni zwalczają wpływy amerykańskie, bo boją się poparcia Ameryki dla roszczeń żydowskich do mienia bezspadkowego. I na tym to jest główne paliwo, na którym Konfederacja buduje swoje poparcie i swoją popularność. A czy mówienie o tym, że powinno się zawrzeć sojusze z Rosją, a zerwać sojusze ze Stanami Zjednoczonymi nie jest kompromitacją? No wie pani, to może być kompromitacja dla pani czy dla mnie, prawda? Natomiast jeżeli pani bierze pod uwagę przeciętnego wyborcę, to myślę, że dla niego nie jest to kompromitacja, ponieważ jest mu przedstawiana sytuacja taka, albo Amerykanie i Żydzi nas ograbią, albo Rosjanie. Więc jak mówię, no trzeba patrzeć z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy tego przekazu, a nie z naszego punktu widzenia. Panie doktorze, ostatnie sondaże pokazują, że Konfederacja jest pod progiem, że nikt nie wejdzie z żadnym europoseł z tego ugrupowania do Europarlamentu. Ja myślę, że jednak 5% dostaną. A może jednak te ostatnie kompromitujące informacje okażą się, że jednak nie dostaną? Czy nie, będą miały znaczenie, czy nie będą miały znaczenia, pana zdaniem? Myślę, że nie będą miały znaczenia, ponieważ Konfederacja ma paliwo, które jest bardzo skuteczne wobec pewnego segmentu elektoratu. Tak? Przypomnijmy wypowiedzi. I nic tego elektoratu z tej drogi nie zabierze. No. Mówi pan o twardym elektoracie, ale ja mówię o takim zdecydowanym prawicowym wyborcy, dla którego na przykład stwierdzenie Janusza Korwina-Mikke odnośnie Hitlera jest co najmniej szokujące. Słynne wypowiedzi o Holokauście, że nie wiadomo, czy Hitler wiedział o Holokauście, przypomnę. No tak, ale to wszystko trzeba analizować w kontekście polityki części, a w zasadzie do większości środowisk żydowskich wobec Polski. Dobrze, ale panie doktorze, czy nie uważa pan, że w tej chwili to jest kwestia taka, żeby oderwać prawicowego wyborcę, dlatego, żeby pozyskać dla konkretnego ugrupowania? Jaki jest twardy elektorat Konfederacji? No, składa się z dwóch grup. Po pierwsze, są to zwolennicy w różnym oczywiście zakresie starej endecji. Ludzie, którzy nienawidzą Ukrainy. Ludzie, którzy boją się panicznie Żydów i roszczeń żydowskich i to winą za tę sytuację Stany Zjednoczone. Plus ludzie młodzi. Ludzie młodzi, do których przekaz Konfederacji trafia.
trafia i którzy są jakby to powiedzieć jednowymiarowi. No. Nawet jeżeli jest to prorosyjski przekaz, tak? Tak, nawet jeżeli jest to przekaz prorosyjski. Panie doktorze, ponieważ nasz program powoli zbliża się ku końcowi, ja chciałam jeszcze jedno pytanie zadać, ponieważ w miniony weekend okazało się, że kandydat Konfederacji, profesor Osadczy, był promotorem pracy Ludmiły Kozłowskiej, szefowej Otwartego Dialogu, która zasiada we władzach Otwartego Dialogu. I moje pytanie, kim jest Ludmiła Kozłowska, panie doktorze? No właśnie wszyscy sobie zadają to pytanie. Ja myślę, że należy jeszcze trochę zbadać tę kwestię, bo wygląda na to, że ma zupełnie inny życiorys, a już wiemy, że na pewno ma inne powiązania niż chciałaby tutaj przedstawiać. W tej całej sprawie Otwartego Dialogu, ja znam z prasy mołdawskiej kwestię raportu, więc myślę, że najważniejsza jest sprawa finansowania, tak? Finansowania fundacji przez Kranka i jego firmę dzięki pieniądzom, które uzyskiwał wykonując jakieś zlecenia fikcyjne bądź prawdziwe dla firm krzaków z zagranicy, ze Szkocji. Tak? Proszę państwa. Formalnie jest to wszystko okej. Okay. Formalnie. Tak. A proszę państwa, Gazeta Wyborcza poniedziałkowa udostępnia całą kolumnę dla pana Bartosza Kramka, który opisuje fundację, atakując przy tym Gazetę Polską. Ale no to bardzo dobrze uważam, bo się w ten sposób prędzej czy później pogrążą nawet wśród swoich zwolenników. No chyba, że przyjdzie inny przekaz, że teraz Putin jest dobry. Musimy kończyć rozmowę, a ja państwa serdecznie zapraszam na rozmowę z doktorem Targalskim za tydzień i obiecuję państwu, że porozmawiamy o wizycie Donalda Tuska w Warszawie i oczywiście o Fundacji Otwarty Dialog. Do usłyszenia, a państwo zostańcie z Polskim Radiem 24. Dziękuję bardzo.